Oczywiście w zapowiedzi mojej koleżanki Marzeny Sobczak, iż największym płockim placem budowy jest cmentarz przy Alei Gobelińskiego, sporo było przesady, ale jednak coś w tym musi być. Wspomniana nekropola nie jest najstarszym cmentarzem płockim, gdyż powstała w połowie ubiegłego wieku, czyli w 70 lat później po ustanowieniu cmentarza przy ulicy Wieczorka. Ale na pewno jest to cmentarz najpiękniejszy i najciekawszy w naszym mieście. Nie tylko ze względu na mnogość pięknych, starych nagrobków, ale także pochowanych tam ludzi. Od lat też cmentarz ten jest obiektem nieustannego zainteresowania radnego Zenona Dylewskiego oraz pana Henryka Biedrzyckiego, emeryta, którego pasją jest opieka nad miejscami pamięci narodowej. Panowie ci wytropili przedziwne zjawisko polegające mniej więcej na tym, że stary cmentarz zamienia się w nowy. W miejsce starych nagrobków pojawiają się nowe, najczęściej lastrykowe, rzadziej granitowe tapczany. Oddajmy głos Zenonowi Dylewskiemu. Proszę Państwa, znajdujemy się przed starym zabytkowym grobem artysty, fotografika, malarza. Wszyscy wiemy, że fotografia rodziła się w środowisku malarzy. Leży tu pan Piotr Pawłowski, artysta fotografii, który zmarł w 1882 roku. Był tu piękny grobowiec z balustradami i grobów jednego, drugiego tutaj było. Zajmował rozległy teren. Jako przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Miejsc Walki Męczeństwa przy prezydencie miasta Płocka zwróciłem się do Towarzystwa Fotograficznego Płockiego z prośbą o zaopiekowanie się grobem tego rotu plastu. Dzisiaj już mam czerwiec. Nikt jeszcze nie rozwał. Zasłuchałem patrzeć na ten grób, który się tu chyli. Umierają ludzie, umierają cmentarze. Mówię stary slogan, ale jakże prawdziwy. Henryk Biedrzycki, opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, od lat samotnie walczy o zachowanie stanu istniejącego. Ile to trudno. Ja wyjaśnię mechanizm niszczenia cmentarza tu naszego płockiego, płockiej nekropolii. Wybiera się grób, do którego nie przychodzi się przez jakiś czas. Szuka się nazwiska, jeżeli żyje jakiś potomek, za odpowiednią opłatą. Wymusza się zgodę dobrowolnie, czy innymi metodami. I potem spotykamy takie groby, jak będą pokazane w naszym filmie, że z jednej strony jest maleńka tabliczka z nazwiskiem człowieka, który tu leży od dziesięcioleci i nowa z nowym, świeżo pochowanym zmarłym. Za jakiś czas ta mała tabliczka znika, zostaje nowa. W ten sposób ginie nasza Polska metodystykowymi. Został na starym cmentarzu przy ulicy Kobylińskiego. Cmentarz jest w administracji parafii, którym administruje ksiądz Ryszard Dybiński. Chciałbym powiedzieć pokrótce, jakie były losy pana Henryka Biedrzyckiego i tego cmentarza. W zeszłym roku w Urzędzie Miejskim Komisji Porządku Publicznego stanęła ta kwestia. Strażnik miejski był na jednym z grobów, gdzie potwierdził, że grób był otwierany. Ja w tym roku na prośbę pana Henryka Biedrzyckiego, który wystąpił na sesji, mówił o tych sprawach niszczenia, ja prosiłem Komisję Kultury o zainteresowanie się tym problemem. Niestety moja własna komisja odmówiła zajęcia się tym tematem. Ja się nawet nie dziwię. Cmentarz jest w administracji Kościoła katolickiego. Któż by chciał mieć zatargi z naszym środowiskiem? Od razu będą jakieś insynuacje, że się tępi Kościół. Jednak ja myślę, że nie mówienie na takie tematy, nie pokazywanie tych tematów więcej zaszkodzi Kościołowi niż przemilczanie. Pan Henryk Biedrzycki, ja nie możemy tego przemilczyć. To samo się dzieje z grobami narodowymi, z miejscami pamięci narodowej. Obecnie przygotowujemy się do historii Płocka. Proszę Państwa, tworzymy nową historię, niezwiązaną z wydarzeniami.
tworzymy tę historię dziejów Płocka w okresie przypadkowym zupełnie. Natomiast wtedy, kiedy są rocznice, kiedy trzeba pójść na groby, przychodzi 10, 15, 20 ludzi, zresztą stale tych samych. Mówiłem już slogan, umierając cmentarze, umiera serce człowieka. Ale cóż pozostanie? Ci wszyscy, którzy teraz zajmują się biznesem, którzy zajmują się tak zwaną kulturą, spotkają się w tym samym miejscu. I możliwe, że taki sam los spotka tych, którzy nie pozwalają przetrwać dla potomnych. I nie chciałbym, żeby moje powiedzenie było takie pesymistyczne. Ale kojarzy mi się artykuł z Tygodnika Płockiego, który opisuje sprawy rocznicy powstania żydowskiego, które w Płocku się nie odbyły z różnych przyczyn. I bardzo bym nie chciał, żeby ci, którzy z mocy urzędów, ci, którzy z mocy swojego przewodnictwa duchowego i kulturowego, którzy spoczną na tym cmentarzu, nie spotkali się z takim momentem, że ktoś zagra serenadę dla dziada. Serenadę pośmiertną, serenadę niepamięci. Mamy nadzieję, że sprawą zajmą się odpowiednie organa. A teraz zmiana nastroju. Tego często na tym polegają, że po prostu stany zabytkowe. Ja powiem wkrótce o mechanizmie, jaki to jest mechanizm działania. Tak, masz głos, tak. To tutaj cała rodzina Rudzińskich leży? Cała rodzina Rudzińskich? Cała rodzina tej Rudzińskich, którą nie jest? Cztery nazwiska. A jakie to są imiona? Kiedyś to na obozie, proszę pana tego, będzie gdzieś pomiędzy. Co będzie, jak pan umrze?
ja panu powiem tylko plan, do którego tego będę mówił. Już spokojnie, bo prawdy czytamy. Pięknie. Tak, na tak. Tak. To powiem. Później to robi. Młody chyba 44 lata. Ewa Burzyńska, jeszcze młodsza 42. Pierwsze nazwiska to rodziców tej Sygietyńskiej. Tak. Został w statku. A ci to jest grobowiec? Tak.
rodzinny. Rodzinny kogo? Rodzinny Rykowski. Nie wiem, jakiego to ja nie wiem. Nie, to już to nie jest. Nie wiem, że to jest nie trenu. No ale to tylko nie wiem, że to jest to tam tak. To tam tak. Piotr Wysokowski, jak się mówił, że to jest trudne miejsce na tym cmentarzu jako mieszkanie w blokach. No nie tylko. A tu jest dziadek Szymanowskiego. Z tej pancernej stacji. Ucieśnął. Po no, bo, jeszcze... A mi sam Szymanowski opowiadał się. Też można by wspomnieć, nie? No tak, 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 to, wie pan, tutaj materiał to jest... No to popatrzcie, jakie piękne dzieło mógł postać. To przyjdzie, wie pan, nie? Po tej stacji. Za tyle, jakoś takiego można by pan zainstalować i produkować. Jak się produkować, to rozumiem. Nie wiem, panie, robili na komunalnym nowy całkiem. Ja sobie robię to samo. W ogóle pretensji nie miałem. Ja bym radę to zrobił. Mówię, ja nie mam poprosić, że macie tutaj taką logistykę z tego artystofotografika. Pan o tym powie. Ja pójdę na miejscu do tego. Można na wszystko pan pójdzie. Proszę pana, ponieważ my mamy po kolei domontowane, to pan powiedział, od tego wyjdzie on, nie? A to leży tam. Aha. O tym wychodziło panu? Wychodzi? Nie, nie. No też tutaj jest wylosowany. A może skończy na tej tablicy, co tu jest? Tutaj już śmieci chyba z płacą. Jak się je zanim.